Pierwszoligowe rozgrywki KPR Legionowo rozpoczął od wyjazdowej porażki z rezerwami Orlenu Wisły Płock. Dlatego w niedzielnym debiucie przed własnymi kibicami szczypiorniści z areny im oraz sobie mieli coś do udowodnienia. I już początek starcia z Krzo Odlewnią Ostrowiec Świętokrzyski zdawał się to potwierdzać. Gospodarze po męsku pokazali, że nie zamierzają odpuszczać. To wynika jak gdyby z tej obrony, natomiast myślę, że ta linia sędziowania gdzieś to widowisko troszeczkę zepsuła, bo było dużo kar w momentach, gdzie w zasadzie nic się takiego mocnego nie działo, nie były te faule takie, które by zasługiwały na karę wykluczenia i myślę, że to też przez to gdzieś zgubiliśmy jakąś płynność na początku, trudno nam się było na początku odnaleźć, ale całe szczęście, że zajęliśmy się własną grą, zajęliśmy się tym, co do nas należy na boisku. Dynamiczne ataki i twarda obrona zwiastowały szybkie zbudowanie bezpiecznej przewagi nad gośćmi. Tak się jednak nie stało. Gra była ostra, wyrównana i żadna z ekip nie mogła odskoczyć na więcej niż bramkę. Zwłaszcza, że szwankowała też skuteczność. W 10 minucie był remis. Chwilę później KPR przegrywał 6-7. Trwała wymiana ciosów i prawie do końca pierwszej połowy trudno było ocenić, kto zejdzie na przerwę w lepszym nastroju. Obraz gry zmienił czas wzięty przez trenera Marcina Smolarczyka w 25 minucie. Po jej wznowieniu Michał Ignasiak trafił na 11-9, a najskuteczniejszy na boisku Michał Prątnicki dorzucił 12 gola. Czas, o jaki poprosił trener gości, nic już nie zmienił. KPR trafił jeszcze dwa razy i po pierwszej części meczu prowadził 14-10. Niezłe dotąd Krzo zaczęło mieć problemy. Gdzieś tam zabrakło troszkę koncentracji, gdzieś tam te piłki pouciekały, straty były, dużo dwójek, także no niestety rywal uciekł, no i ta przewaga potem stopniowo niestety narastała. Na drugą połowę gospodarze wyszli pewni swego. Wspomagani przez żywiołowy klub kibica ani razu nie dali się dojść na mniej niż 3 bramki. Mimo to obie drużyny nie odpuszczały, dlatego często oglądano w arenie kartki i rzuty karne. Dochodziło też do ostrych starć. Po jednym z nich w 34 minucie zawodnik Krzo Grzegorz Chupka długo leżał na parkiecie. Około kwadransa przed ostatnim gwizdkiem sędziego KPR zaczął powiększać przewagę. Chociaż przez gradację kar boisko musieli opuścić Paweł Gawęcki i Franci Brinowec, po każdej kolejnej stracie gola z gości schodziło powietrze. W 58 minucie miejscowi prowadzili 10 bramkami i gdyby wykorzystali karnego strzelanego tuż po końcowej syrenie, tę przewagę by utrzymali. Ale wynik i tak mówił sam za siebie. Niedzielne spotkanie z ekipą z Ostrowca Świętokrzyskiego gospodarze wygrali 32-23. Jednak co innego rezultat, a co innego postawa na boisku. Nie możemy znaleźć rytmu jeszcze zarówno w obronie, jak i w ataku, takiego, który pozwoliłby wszystkim wdrożyć się i realizować zadania, które do nich należą. Natomiast z każdym meczem myślę, że to będzie lepiej wyglądało. Jest sporo nowych chłopaków, nowych twarzy, którzy się cały czas wkomponowują. W okresie przygotowawczym nie rozegraliśmy zbyt wielu sparingów, które by pozwoliły ten rytm znaleźć, złapać. Natomiast myślę, że z każdym kolejnym meczem będziemy się coraz lepiej rozumieć na boisku, bo w warunkach treningowych niestety nie ma jak tego wyćwiczyć. No, potrzebne są mecze, potrzebni są przeciwnicy, którzy postawią warunki swoje i nasza świadomość, żeby wiedzieć, co gra przeciwnik, realizować założenia przedmeczowe i wykorzystywać sytuację, podejmować dobre decyzje w kluczowych momentach. Jeszcze nie tak dawno KPR mierzył się z najlepszymi drużynami w kraju. Jego niedzielni rywale uważają jednak, że dla pierwszoligowców jest on do ugryzienia. Myślę, że pierwszy mecz pokazał, że jest w zasięgu tych drużyn pierwszoligowych, a jak wyjdzie dalej, no to zweryfikuje boisko. Trener Smolarczyk szanse na pierwsze miejsce w tabeli ocenia póki co ostrożnie. To czas pokaże. Myślę, że na pewno stać nas na wygranie ligi. Nie chciałbym tutaj składać deklaracji, bo gramy dosyć okrojonym składem. Natomiast jeżeli mówimy o potencjale tego zespołu, to zdecydowanie stać nas na to. Kolejny mecz ligowy KPR Legionowo rozegra w sobotę na wyjeździe. Legionowian podejmie w Tarnowie tamtejszy SPR.